Jeśli chcesz wzmocnić swoje przemówienie, użyj metafory. W tym miejscu 28 sierpnia 1963 roku stanął Martin Luther King, żeby wygłosić jedno z najlepszych przemówień w historii Stanów Zjednoczonych. I have a dream that one day this nation will rise up. To przemówienie King otworzył od metafory. Stojąc między pomnikiem Lincolna a pomnikiem Jerzego Waszyngtona, powiedział, że przychodzi tutaj do Banku Sprawiedliwości Ameryki, żeby zrealizować czek. Oczywiście nie miał na myśli prawdziwego banku czy prawdziwego czeku. Miał na myśli proklamację emancypacji, konstytucję, czyli dokumenty, które dawały ludziom równe prawa w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem Afroamerykanie cały czas musieli o nie walczyć. Metafory mają moc, dlatego że sprawiają, że te skomplikowane, abstrakcyjne problemy stają się namacalne. Każdy z nas wyobraża sobie ten moment, kiedy przychodzi do banku i próbuje zrealizować czek, czy właśnie przelew i okazuje się, że na przykład na koncie kontrahenta, którym ma nam zapłacić, nie ma tych pieniędzy. Więc czujemy to, wyobrażamy sobie to uczucie odrzucenia i braku sprawiedliwości. Ludzie właśnie to zapamiętują. Zapamiętują obrazy, zapamiętują emocje. Dlatego zastanów się dziś, jakiej metafory użyjesz w swoim przemówieniu, jaki obraz namalujesz.